Cześć, to jest kolejna pięciominutówka i znowu będzie ciężko mi się zmieścić w czasie, dlatego że tekst, który chciałbym, żebyśmy razem przeczytali, jest dość trudny, ale nastawiam zegarek na pięć minut i postaram się opowiedzieć o tej sytuacji, w której nasze najgłębsze religijne przekonania. Mogą stać się naszym największym problemem. I to nawet mogą być głębokie religijne przekonania, które wyrastają z lektury Pisma Świętego, ale zamiast nas prowadzić do Boga, od Niego nas oddalają. Po czołówce wyjaśniam o co chodzi. Do Jezusa przyszli faryzeusze, i czytamy to o tym w piątym rozdziale Ewangelijana. W ogóle cała Jana to są takie dialogi pana Jezusa z Żydami, którzy ciągle są nieprzekonani. I w pewnym momencie Jezus mówi: Nie kochacie ojca, nie kochacie ojca, bo, bo nie kochacie mnie. Cała wasza religijność i po, pobożność powinna prowadzić was do spotkania ze mną. Na co oni mówią, że oni rzeczywiście mają Mojżesza, jego słuchają i proroków i tak dalej. Jezus mówi właśnie: całe wasze czytanie Mojżesza, a to ten zwrot czytanie Mojżesza oznacza czytanie Pięcioksięgu Mojżesza, czyli najważniejszej Księgi dla, dla, dla Żydów, Tory, niczemu nie służy. Nie służy poznawaniu Boga. Można czytać Biblię. I nie poznawać z niej Boga, wręcz przeciwnie, i to jest werset, który chciałbym przeczytać, bo, bo on mnie najbardziej zdumiewa. Nie sądźcie, że ja was będę oskarżał przed Ojcem, mówi Jezus. Waszym oskarżycielem będzie Mojżesz. Czyli dokładnie te pisma, na które się powołujecie, te pisma, do których się odwołujecie, te pisma, w których pokładacie nadzieję, one będą waszym oskarżycielem. Waszym oskarżycielem będzie Mojżesz, w którym pokładacie nadzieję. Gdybyście wierzyli Mojżeszowi, uwierzylibyście także i mnie. On przecież pisze o mnie. Jeśli zaś nie wierzycie jego pismom, jak uwierzycie mojemu nauczaniu? Więc Jezus mówi, jeżeli rzeczywiście czytasz Biblię, czytasz tego Mojżesza, ale nie prowadzi ciebie to do spotkania z Jezusem, do bardziej Jezusowego charakteru, do bardziej Jezusowego usposobienia, do bardziej Jezusowej miłości, ale jeżeli czytasz Biblię i ona nie prowadzi Ciebie na spotkanie z Jezusem, to to czytanie Biblii staje się Twoim oskarżycielem. Wiecie, to jest dziwne, to, jest, to, to, to może nas oburzać. Przecież jak, no to, to jest Boże Słowo, i to jest Boże Słowo, i to, co mówił Mojżesz, i to, co mówił Jezus, ale Jezus mówi: Nie, tu kryterium jest miłość do ojca. Jeśli ją masz, to będziesz czytać Biblię w sposób, który będzie czynił ciebie bardziej naśladowcą Jezusa. Natomiast trudno w to uwierzyć, ale myślę, że widzimy to wokół siebie, że niektórych. Chrześcijan, albo tak zwanych chrześcijan, albo niektórych ludzi, czytanie Biblii nie prowadzi do naśladowania Jezusa, wręcz przeciwnie, prowadzi ich do antyjezusowego charakteru. Chociaż materiał do tego, do tego zachowania oni znajdują i uzasadnienie dla takiego zachowania, znajdują jednak w konkretnych biblijnych wersatach, w konkretnych biblijnych cytatach. No w końcu czytają tutaj przysłowiowego Mojżesza. Ale Jezus mówi, jeżeli to czytanie, obojętnie czy Mojżesza, czy Jeremiasza, czy jakiejkolwiek innej księgi, czy apostoła Pawła, nie czyni ciebie bardziej naśladowcą Jezusa, to ten tekst, który czytasz, przestaje ciebie zbawiać, a zaczyna być twoim oskarżycielem. Bardzo mocny tekst. Ci ludzie czytali święte księgi. Obchodzili się z nimi z należytą rewerencją, okazywali im szacunek, z nabożną czcią zwijali i rozwijali te zwoje, spotykali się w synagogach, żeby to czytać. I nagle się okazuje, że to słowo, które dał Bóg, no bo wierzymy, że przez Biblię hebrajską przemówił Pan Bóg, nie prowadzi ich do spotkania z Bogiem, ale odciąga ich od spotkania z Bogiem, a teksty, w których oni położyli całą swoją nadzieję, stają się ich oskarżycielem. Więc myślę sobie, Panie Boże, dzisiaj wieczorem, czytając Biblię, chcę, żeby ona prowadziła mnie tylko w jednym kierunku, do posłuszeństwa Tobie i do naśladowania Jezusa jeszcze bardziej. Bo wszystko, co odciąga mnie od naśladowania Jezusa, odciąga mnie od spotkania z Bogiem Ojcem. Wszystko, co odciąga mnie od Jezusowego charakteru, jest zaprzeczeniem tego, co czytam w Biblii, nieważne, czy to napisał Mojżesz, Izajasz, czy apostoł Paweł. To każdy werset pisma ma czynić mnie lepszym naśladowcą, a nie gorszym naśladowcą. A jeżeli tak nie jest, to ten werset pisma staje się moim oskarżycielem, a nie kołem ratunkowym, a nie pokarmem, który miał mnie karmić. Miejcie dobry dzień, ja zdążyłem w 5 minut, subskrybujcie ten kanał, podawajcie to dalej. Jak to Was inspiruje, też piszcie o tym w komentarzu, bo to są zawsze zachęcające i dobre informacje dla nas na produkcji. Dzięki, do zobaczenia.